Witam Państwa, Artur Brzychcy, Loża Dżentelmenów. Spotykamy się ponownie w pasiece Jaros, natomiast dzisiaj porozmawiamy, proszę Państwa, o rumach. O napoju o tyle cudownym, co z bardzo mroczną historią. Sam rum, proszę Państwa, to jest wynalazek co z Karaibów, na pewno. Każdy mówi, że to piracki napój. Ale zanim on do tych piratów dotarł, proszę Państwa, to minęło parę wieków, dlatego że to jest bardzo stary napitek, natomiast pochodzący prawdopodobnie z Indii. I dopiero przez Arabów trafia, proszę Państwa, do Hiszpanii. Tam są uprawy trzciny cukrowej, bo trzeba pamiętać o tym, że nie ma rumu bez trzciny cukrowej. Co prawda Czesi i Austriacy próbowali nam wytłumaczyć, że się da zrobić na przykład z melasy, z buraka cukrowego, ale to było średnio dobre, a odkąd mamy Unię Europejską, proszę Państwa, to rum oznacza jedno. Jest to destylat z soku lub melasy z trzciny cukrowej. W związku z tym żadne tam melasy z buraka cukrowego, bo to jest po prostu niedobre. Natomiast, proszę Państwa, z Hiszpanii dopiero Kolumb zawozi sadzonki trzciny cukrowej nad basen Morza Karaibskiego i tam się bardzo ta trzcina przyjmuje. Są uprawy, coraz większe uprawy trzciny cukrowej. Robi się cukier, zaczyna się w brytyjskich koloniach tworzyć zakłady produkujące, znaczy zakłady gorzelnie, produkujące rum. I zaczyna być słynny trójkąt, proszę Państwa, ponieważ no ktoś musi tą trzcinę cukrową uprawiać. I tak naprawdę rum przyczynia się do powstania, a przede wszystkim do rozwoju niewolnictwa. Statki pływają Afryka, gdzie biorą przyszłych niewolników na pokład. Wiozą ich do kolonii, gdzie się nad basenem Morza Karaibskiego, gdzie mamy niewolników i gdzie uprawia się trzcinę cukrową, a następnie ta trzcina cukrowa w postaci cukru, melasy, soków płynie do brytyjskich kolonii, gdzie tam destylujemy, tak, i gdzie używamy cukru. Interes jest bardzo, bardzo dobry. Na tyle dobry, że Wielka Brytania postanawia wprowadzić Sugar Act 1764 rok. Tak? Czyli początek tak naprawdę buntów i za chwilę będziemy mieli Stany Zjednoczone. A wszystko przez co? A wszystko przez rum. Na Barbados również uprawiamy trzcinę cukrową i również tam robimy rum. Prawdopodobnie to był pierwszy rum robiony po tamtej stronie oceanu. Jaki finał? Ano taki, proszę Państwa, że z Barbados są powiązani piraci dla odmiany. W związku z tym, gdzie rum, proszę Państwa, tam zadyma. Od samego początku tak było, w związku z tym ostrożnie z piciem rumu, proszę Państwa, bo jest zadymogenny. Natomiast nadal jest tak, że najlepsze rumy, no to jest tamten region. My mamy dzisiaj przed sobą rumy z Kostaryki i to są, proszę Państwa, nie byle jakie rumy. Centauri Ron, to są, proszę Państwa, rumy z Kostaryki, tak jak mówiłem, natomiast my bardzo serdecznie dziękujemy i tu muszę Państwu opowiedzieć historię. Dostałem maila, czy bardziej wiadomość na Facebooku poprzez fanpage Loży Dżentelmenów. Odezwała się właśnie firma, ludzie z firmy 4kilo.pl, 4 kilo mniej obywatela, którzy napisali: słuchajcie, my tam siedzimy na miejscu, my wędrujemy po świecie, próbowaliśmy genialny rum, jak chcecie, przyślemy Wam próbkę, opowiedzcie o nim. Co niniejszym czynimy, bardzo Wam serdecznie za te rumy dziękujemy. Myślałem, że dostaniemy jedną jakąś tam małą buteleczkę, to proszę zobaczyć, proszę Państwa, Centauri Ron, ale od lat 5, 7, 9 i 12-letni rum. Czyli to są rumy, które przez tyle lat leżakowały w beczce, ponieważ rum, proszę Państwa, to jest destylat, który następnie wlewany jest do beczki dębowej. No, to jest dąb amerykański, biały. Natomiast one, proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę rum bardzo dużo traci w ciągu roku ze swojej objętości. Pamiętacie Państwo, że przy whisky jest tak, że jeżeli mamy Szkocję czy Irlandię, to te straty są tam, to jest parę procent, a jak jest dobra dla Szkotów pogoda, to nawet 0,5% w skali roku mogą stracić z objętości beczki.
No, przy rumach jest to niemożliwe, takie małe straty. Czasami zdarza się aż 12% w skali roku. No, gdyby było cały czas 12%, to 12-letni rum by nam nie wyszedł, ale tak czy inaczej są te straty bardzo, bardzo potężne i duże. No dobrze, proszę Państwa, myślę, że przejdźmy do degustacji samego rumu. Chciałem powiedzieć jeszcze o jednej sprawie, mianowicie to, że rum jest znany na całym świecie, to również i drinki na rumie są bardzo znane. Cuba Libre, proszę Państwa, drink, który powstał na cześć odradzającej się nowej, czyli komunistycznej Kuby. Cuba Libre, Mojito, następny drink, jeden z najbardziej popularnych drinków na świecie, Pina Colada, to wszystko są drinki na rumie. No i proszę Państwa, najbardziej klasyczny, najbardziej żeglarski, najbardziej piracki ze wszystkich, czyli grog. I co to jest za wynalazek? Proszę Państwa, kiedyś było tak, że na statkach żeglarze dostawali piwo do picia, dlatego że woda się psuła, jeżeli zbyt długo jeździła w takich dębowych beczkach. Natomiast w momencie, proszę Państwa, kiedy pojawił się rum, to zaczęto piwo, które się psuło w dłuższej trasie, zaczęto zastępować właśnie rumem i żeglarze dostawali dziennie około 300 ml tego płynu. A biorąc pod uwagę to, że rum możemy mieć od 38% do aż do 85%, no to nieraz się zdarzało, że oni dostawali naprawdę mocny alkohol i po prostu się nim upijali najnormalniej w świecie, no co niezbyt podobało się kapitanom, admirałom i innym oficerom. Dlatego zaczęto kombinować, co z tym faktem zrobić. Admirał Verdon wpadł na genialny pomysł. Kazał rum zmieszać z wodą, którą tak de facto miał trochę zepsutą i próbował coś z nią zrobić. W związku z tym wymieszał tą zepsutą wodę z porcją rumu, a następnie, ponieważ nadal było to ohydne, dodał, proszę Państwa, do tego sok z limonki oraz cukru trzcinowego. Efekt znakomity. Żołnierze żeglarze zadowoleni. Był to bardzo smaczny, wyśmienity napój z jednej strony. Z drugiej strony, proszę Państwa, okazało się, że Verdon uratował im zęby, ponieważ, proszę Państwa, była tam witamina C, w związku z tym przestał panować szkorbut. Oni nie wiedzieli, dlaczego panuje szkorbut. Wiedzieli jedno, jak piją grog, są zdrowsi i nie bolą ich zęby. W związku z tym to jest naprawdę trunek, który należy pić z hasłem na zdrowie. Ważne też jest, dlaczego grog, skąd jest nazwa grog. Verdon, proszę Państwa, nie rozstawał się ze swoim sztormiakiem, który był zrobiony z materiału, w którym w składzie jest słowo grog i od tego właśnie mówiono na niego Old Grog, na admirała Verdona i stąd też grogiem nazywano napój, który tenże admirał wymyślił. Też krew Nelsona, proszę Państwa, też historia związana z rumem, kolejna. Również dość niezwykła i bardziej morska, mianowicie krew Nelsona jest i taka szanta, jest i taki toast, proszę Państwa, jest i taki drink. Natomiast cała historia bierze się stąd. Legenda mówi o tym, że w momencie, kiedy zginął w boju Nelson, został przez marynarzy włożony do beczki z rumem, żeby się nie zepsuło jego ciało w trakcie podróży do domu. Natomiast, no, ciało ciałem, a pragnienie pragnieniem. Marynarze stwierdzili po drodze, że no nie mogą tyle rumu marnować. W związku z tym wiercili niewielkie otworki i spuszczali ten rum, pijąc go de facto z krwią Nelsona. Taka jest to historia. Natomiast my zobaczmy, co nam proponuje Ron Centario, 4kilo.pl. Wielkie dzięki za te wspaniałe rumy. Zaczynamy od najmłodszego, czyli 5-letniego rumu. A piękny kolor, proszę Państwa. Ewidentny wpływ beczki. A, zapach wspaniały. Dużo wanilii, dużo słodyczy. Trochę lukrecji. Bardzo sympatyczny. Próbujemy. I odrobina dębiny. I odrobina czegoś takiego jak kreda.
Wiem, że może brzmieć to niezbyt smacznie, ale wbrew pozorom na podniebieniu jest to całkiem sympatyczne. Takie odrobina kwasowości dochodzi, tylko mineralnej kwasowości, a nie owocowej. Do tego sporo słodyczy, właśnie wanilia, jakieś ciasteczko fajne, takie maślane. Bardzo ładnie zbalansowane, pomimo tego, że to jest ta najmłodsza, pięcioletnia. Zobaczymy, co będzie w następnych edycjach. Na końcu odrobina dębiny. Faktycznie tam jest taka szorstkość na języku, ale nie jest tego zbyt dużo. Naprawdę bardzo ciekawy rum. Przepijam odrobiną wody. No i idziemy do następnego, proszę Państwa. 7 lat. 7 lat w beczce dębowej, w warunkach naprawdę powodujących, że ten alkohol dużo szybciej dojrzewa, no ale kosztem tego, że dużo więcej, ten podatek na aniołów jest gigantyczny, ten alkohol nam bardzo szybko paruje. Zdecydowanie cięższy. O tak, zdecydowanie. Tutaj była słodka wanilika. Tu już zaczynamy mieć cięższe aromaty, słodsze, jest więcej takich mleczna czekolada jakaś. Przepraszam, że mucham, ale po prostu kumulacja to jest 40%. 40% mocy, natomiast kształt kieliszka powoduje, że mi się ten alkohol zebrał, sam zapach destylatu. A w środku jest dużo fajnych rzeczy. No wanilia być musi i jest. Gęsta jerkoniak. Jakieś ciasto owocowe kupujemy. Baryłki z alkoholem, proszę Państwa. Te czekoladowe takie baryłeczki z alkoholem, to jest właśnie ten smak. Jeszcze trochę wanilii, jeszcze odrobina mleka, mleko kondensowane z, no to jest kajmak de facto, czyli z tam z tofi. Tak, w takich rumach idzie się zakochać, proszę Państwa, zdecydowanie woda. Już przyznam szczerze, po tych pierwszych dwóch rumach jestem kupiony, a to dopiero początek, idziemy do 9-latka, proszę Państwa. O, ciężki, orzechowy. Dużo bardziej wytrawny. Znika nam ta wanilia. Przede wszystkim orzechy, ale z tyłu też coś słodkiego, jakaś marmolada. No, chciałbym powiedzieć jeszcze rumowe aromaty. Absolutnie doskonałe. Na podniebieniu dżem figowy. Ojejku. Takie owoce, te ciemne owoce leśne, tylko w postaci właśnie dżemu, konfitury, jagoda, jeżyna, ale wszystko w postaci konfiteru. Słodkie bardzo. Och, niezwykły. Doskonały. Ja nie wiem, czy ten rumy w ogóle są w Polsce, proszę Państwa, ale no, rum potrafi pokazać naprawdę klasę. Tam się bardzo dużo dzieje. Na świecie, proszę Państwa, rumy zaczynają się być coraz bardziej popularne, tak samo jak whisky. No, do Polski jeszcze ta moda nie do końca dotarła. Był u nas pierwszy festiwal rumów, ale z tego co wiem, nie dotarłem tam, ale usłyszałem, że nie tylko ja nie dotarłem, że generalnie z frekwencją było dość słabo, pomimo tego, że już w naszym kraju rumów ciekawych jest naprawdę dużo.
No, ja będę tego rumu szukał, proszę Państwa, to jest doskonały rum. Aż się boję sięgnąć po dwunastolatkę, bo obawiam się, że to będzie taki rum, który spowoduje, że przestanę pić whisky, tylko zacznę pić rumy. Oczywiście żartuję, ale rumy naprawdę potrafią być znakomite. No dobra. Proszę Państwa, werble. Sięgamy. Oj, kolor jest zdecydowanie inny. Nie wiem, czy Państwo to widzicie, ale pomiędzy piątką a tą dwunastką, no, różnica jest kolosalna, jeżeli chodzi o kolor. Oczywiście na rzecz dwunastki, która jest dużo intensywniejsza, ciemniejsza, bardzo ciemne złoto. W nosie, proszę Państwa, to jest jak dobra whisky z beczki po sherry, taka sherry bomb klasyczna. Rodzynka, figa, daktyl. O. Bardzo owocowe, ale bardzo takie ciężkie, czyli to są takie właśnie słodkie, kandyzowane owoce. I ananas, proszę Państwa, tutaj też jest. I to też bardziej bym szedł w stronę kandyzowanego owocu. Może jakaś nuta gdzieś tam w tle, odrobinę kakao, ale no coś niesamowitego, bardzo rozbudowany, jak na rum, niezwykle rozbudowany aromat. No i tego się nie da opisać, proszę Państwa, bajka. To wszystko, co mówiłem przy dziewiątce, wielokrotnie wzmożone. Nadal mamy tutaj dużo rodzynek, dużo figi, takich owoców, tych właśnie bakali, tylko to w postaci wszystko konfitury, dżemu. Absolutnie doskonałe i bardzo, bardzo rozbudowane. Proszę Państwa, Ron Centario, wspaniałe rumy, 4kilo.pl, bardzo dziękujemy. No, naprawdę zrobiliście nam niesamowitą frajdę przesyłając te rzeczy. Słuchajcie, do zobaczenia przy jakimś rumie. Mam nadzieję, że na żaglach. Pozdrawiam.